Carolina Reaper to jedna z najostrzejszych papryczek chili na świecie. Posiada około 1,8 miliona Scoville. My dzisiaj przejdziemy przez 7 poziomów ostrości, zaczynając od zwykłych nuggetsów z ostrym sosem, a kończąc na najostrzejszym sosie na świecie, który będzie posiadał aż 5 milionów punktów w skali Scoville'a. O tym, kto będzie musiał wykonać dany poziom, będą decydować różne challenge. Wykonasz go pierwszy, decydujesz, czy sam pokonujesz poziom, czy musi pokonać go twój przeciwnik. W moim wypadku jest to szans. Zostawcie łapę w górę za poświęcenie, a ja już lecę do samego materiału. Pierwszym posiłkiem, o który dzisiaj zagramy, będą nuggetsy z McDonald's. Nowe, ostre nuggetsy z nowym, ostrym sosem. A o tym, kto będzie jadł te nuggetsy z ostrym sosem, zadecyduje Water Bottle Flip. Ja zaczynam, każdy oddaje po 2 rzuty. Pierwszy. Drugi. Nawet nie byłem blisko. Łatwo, tam powiedzieć. Idziemy zjeść nuggetsiki pyszniutkie sosem ostrym. Let's go! Jako, że trafiłeś, możesz zdecydować, czy ja, czy ty będziemy jeść nuggetsy. Będę jadł, ja. Ty? Nuggetsy, ja będę jadł. Okej. Okay. Dobra, uwaga, otwieramy sosik. O kurde, stary, rzeką ładnie pachnie. Mega. Jak tabasco? Takie tabasco, takie amerykańskie. Dobra, pierwszy raz mam tego nuggetsa. Git? Nic, zaliczam. Myślałem, że nic nie będzie pikantne, ale jest ostre. Ale generalnie pyszne, dam ci jednego spróbować. Polecam, jest takie, no wchodzi ostre, wchodzi jak tabasco trochę. Jak na pierwszy level daje dych 10 na 10. Smak i ostrość idealna dla mnie. Mógłbym zjeść 30 takich. Drugi challenge w dzisiejszym odcinku będzie decydował o tym, kto zje piekielnego burgera z sosem z Caroliną Reaper. A będzie to siłowanie na rękę. Czyli nie, ja przegram. Zawariowałeś? Walczymy, dawaj. Normalnie. Kładę rękę, gotowy jesteś? No. 3, 2, 1. Jakie tak siły? Aaaa, nie, on udaje, ała! Dobra, przegrałem. No, ostatni raz mi wyzwanie, że coś. Ja muszę zjeść piekielnego burgera. Słuchajcie, Mati wybrał, że ja zjem piekielnego burgera, a piekielny burger składa się, już wam mówię, wołowina, podwójny ser cheddar, nachosy serowe, pomidor, papryka, jalapeno, sałata, sos Carolina Reaper i frytki stekowce. Powiem wam tak, nigdy bym z własnej woli nie zjadł tego burgera, ale Mati to jest cwana bestia. On wiedział, że tak będzie, że tu jest Carolina Reaper, bo już jadł tego burgera. Jestem cwana bestia, a Patryko dzisiaj będzie zwany Logan Cappuccino. Sam wam opowie po zjedzeniu burgera, co się będzie działo w jego żołądku. Więc zamawiamy go. Czekam i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że na levelu 2 już nie zrezygnuję. O, Patryk, co tu masz? Boję się, nie? Bo ja widzę ten czerwony sos tutaj na górze. Pyszny. Pyszne to były te nuggetsiki w porównaniu do tego. Pali? Wali ostro? Ono pali, stary. Mam jeszcze tu nachosa. Żeby zaliczyć to, ja muszę to całe zjeść? No dobra, ale ostre. Nie musisz zjeść całego, no jak chcesz. No, połowa to jest minimum, nie? Co wymagam? To jest stary dopiero drugi poziom. Połowa? To jest stary minimum. No tak. No dasz radę? Połowę zjeść? Tak, no muszę dać radę. I dopiero następne poziomy nas przygrzeją, stary. Możesz się podać i dać mi 500. Słuchajcie, burger owalony bez picia totalnie, giga dobry, giga ostry. Przyznam się, z drugiej połówki wywaliłem te jalapeno w sosie Carolina Reaper, ale myślę, że i tak pół burgera miałem zjeść, więc zaliczamy i lecimy na kolejny challenge do kolejnej restauracji, a tu już skończyły się żart. Trzeci poziom ostrości dzisiaj to będzie jeden z najostrzejszych kebabów w Warszawie. O tym, kto będzie go jadł, zdecyduje rzut do kosza, ale tyłem. Zaczynajmy. Pierwszy. Stary, to było takie close. Ule! Stary, teraz się skończyły żarty, widziałeś to? Widziałeś to? No, no. Ale nie nagrało się chyba. Co? Nie nagrało się chyba. Jak to? No patrz. Frajer. Dobra, czyli ty jesz, tak? Kepsa. Wybieram, żebyś ty zjadł. Smacznego. Dzięki. A to będzie już tak 200 tysięcy szu jak coś, nie? Jesteśmy już pod kebabem. Mati będzie musiał zjeść najostrzejszego kebaba z podwójnym ostrym sosem, przypominam. Więc za chwileczkę ja zamówię, żeby Mati nie oszukał i lecimy. Tak jest, tak na maksa, nie? Do końca, ile się da. Chcesz duży ostry? No. Dobra, dzięki. Jak się czujesz? Cykam się, mówiąc szczerze, trochę się cykam. No bo pan się tak uśmiechnął dziwnie. To będzie mega. Ostre jest dla takich ludzi, wiecie, specyficznych, odklejonych. A jestem taki w porządku chłopak, się trzymam sztywno belki. Boję się, generalnie się cykam. Wygląda sosik, jak tysiąca wysp, ma taki kolor. Widać, że go nikt nie żałował. Dużo sosu, podwójnie. Bardzo dobry, jest pikantny. A no nie wiem, tak mocniej trochę pali. Bierzemy dalej gryza. Pali. Przegięcie. Dobra, jest ostry. Skala tak 7 na 10.
Kolejny challenge na dziś to będzie rzut z połowy boiska do kosza. Jeżeli trafisz, będziesz mógł wybrać, czy zjesz jedne z najostrzejszych frytek w Warszawie o mocy około 600 tysięcy szu z naszym sosem Psycho Ghost Pepper. Nie wiem, czy ja dorzucę, stary. Let's go! Stary. Za pierwszym razem, stary! Nagrałem najgorzej jak się da. Stary! Jeszcze raz. Naprawdę? No. Gówno nagrałeś? No. Nie kłam. No. Kłamiesz. No. Jest dobrze. Ostre fryteczki, 600 tysięcy szu. Boję się, słyszysz mnie? Czego się boisz? No tego, to jest giga ostre. Zawsze u nas, jak przychodzą do nas znajomi do domu, to próbują tego i każdy kończy tak jak każdy inny człowiek normalny. Ja pierdolę. Stary, lecisz z tematem, to jest mega łatwe. Za dużo, nie. Patryk, powiedz widzom, jak to wygląda naprawdę. Cofnijcie się kilka odcinków w tył. Patryk jadł łyżkę tego i zdychał jak jakiś, nie wiem, guziec afrykański. Gryj. Jestem srany, stary. Czekaj, na razie zrobię tak. Patrz, nakrywaj, bo ja będę wycierał. Stary, co ty robisz? Robię odcisk palca. Dobra, to jest widzowie ostre, wy sobie sprawy nie zdajecie. Zjadł. Jak stary się dzieje? Dobra, jest dobrze. To jest? Jest sztywniutko. Zaraz będę wszyscy. Daje czy nie daje? Jest przegięcie. Mam czkawkę. Jest strasznie. O Jezu. Nie widać. Jestem... Słyszę ty głośniej. Ale jak człowiek umiera, to nie może krzyczeć. Naprawdę, stary, daje aż tak? Mhm. Słuchajcie, widzowie, ja wiem jak jest, bo ja ten sos jadłem już jakiś czas temu i gruby jest naprawdę w opałach teraz. Ale to nie zmienia faktu, że to jest dopiero czwarty z 7 poziomów dzisiaj. Jeszcze będą 3 ostrzejsze rzeczy od tego sosu i boję się przegrać jakikolwiek challenge. A gruby? Polecam każdemu. Kupcie sobie ten sosik, jest pyszny. O najostrzejszą pizzę będziemy walczyć w Tortilla Slap Challenge. Kto wypluje wodę po uderzeniu tortillą w łeb, ten przegrywa. Woda. Słuchajcie, jest taka sytuacja dziwna, że zobaczcie jak wygląda pizzeria, w której jest najostrzejsza pizza w Warszawie. Mniej więcej wygląda to tak, tam są jakieś samochody rozbite, palety i tak dalej. Wysłałem Matiego po pizzę, żeby przyniósł habanero, Carolina Reaper plus jalapeno. Będzie mocna pizza. Dobra, słuchajcie, generalnie jest taki problem, że tam nie była dosyć przyjemna atmosfera do jedzenia. Tak, komornik obok miał kancelarię. Pachnie ostrą. Dobra, ciekawostka ode mnie dla Patryka i dla was jest taka, że jak byłem odebrać tą pizzę, to ziomek ze słoika jakiś czarny płyn wylał na tą pizzę. Wyglądało to trochę jak jakbyście palili fajki, kiepujecie do słoika, później zalewacie to wodą, to coś takiego z tego wyszło. Tak to wyglądało. Że Patryk teraz oceni, czy czuje kiepa. Tak, dobrze pachnie. Jak nie umrzesz, to wezmę gryza. Ile mam zjesz? Szybko mów, ile mam zjesz. Jeden kawałek. Później w oczy. Nie płacz, jakbyś mi tu płakał. O stary, jak nie mamy bicia? W sklepu jest kawałek. Wypijesz całą stary Sprite'a. No stary, jest ostre takie? Jest ostre, stary. Stary w ogóle mi ostrości nie łapie. Od nowa. Stary, jest przesada. Dobra, to ja modusz, idziemy po picie. Słuchajcie, dobra, zaraz. Zaraz wam powiem. Stary, aż mięciarki przechodzą, nie? Są ułamki Caroliny Reaper. Do tego jest habanero. Do tego jest jalapeno. Dwie mega ostre papryki plus sos z Caroliny Reaper. Jest mega ostre. Musimy znaleźć stary sklep, nie? Bo mnie pognie. Dobra, chowaj ją, lecimy. Nie, poczekaj, nie mogę. Nie mogę je schować, stary. No i udajemy się do restauracji, gdzie mamy dwa najostrzejsze sosy. Milion oraz 5 milionów z Colville, jeden z najostrzejszych sosów świata. Tutaj każdy zje co chce, dobrowolnie, bo nie chce nikogo do niczego zmuszać, ani challenge'ować. Pan nam dał tutaj do podpisania jakieś rzeczy, ja się boję, nie? Który dzisiaj jest? 25. Czy nam się coś może stać poważnego? Jak to w życiu, nie? Przecież przez zjeździecie samochód trafi. Taki bezpieczny, no ale to życie, nie? Jedliśmy najostrzejszego chipsa na świecie. Czy to jest gorsze, czy nie? 2,5 chyba, nie? Tak, 2,5, no. To masz 5 milionów. Dobra, to ty się podpisałeś, tego nie mogę. No podpisuj się! Da się prowadzić po tym? Zależy. Ale my tego kropelka weźmiemy, nie mając, nie więcej. Trochę. Czyli przy 5 milionach to już wiesz. To jest 300, nie? Ale z tych napojów tak naprawdę to w 10% ci to zniweluje, więc to naprawdę to jest ten efekt, nie? Mhm. Ten chips mnie zmiótł z planszy, nie? A jak się weźmie tego mało, to coś pomaga, czy... Co?
co? No tego sosu tak... Nie ważne, ile weźmiesz, nie? Aha. To... Nawet jak będziesz na wykałaczkę, kruberki, to, bo i tam... To zmiata. No. Czekaj, ja zadzwonię, muszę się kogoś poradzić, mam to zjeść. Trzeba zacząć się to z Magdą, 357 Magdum. Oni tam robią od 3 chyba do 8 czy do 9 milionów. Dobra, słuchajcie, mam tutaj dwa sosy. Jeden taki, to jest czysta kapsaicyna, około 5 milionów szu. Najostrzejszy sos, jaki istnieje. Tutaj mamy milion, szósteczka. No, na mnie przypadła szóstka, nie wiem jak na ciebie, Mati. Spróbuję chociaż jak to smakuje, żeby wiedzieć, czy dobra. Stary, ile zaliczamy? Krople, nie? Pół miski synałusz. Jesteś pewny? No, na początek ci zaliczę, no. Stary, ja to czuję, nie? Że to jest przegięcie i nie powinienem dawaj, tego w ogóle hap, robić. Hap. Dobra, gotowy jesteś? Ja? 3, 2, 1. Co czujesz? Nic jeszcze. Ożartowałem. Ożartowałem, ożartowałem. Ożartowałem. No, żartowałem. Ale nie dotykaj oczu, no masz problemów dzisiaj? A co to dojem, nie? Dawaj już, umorz sobie kawałek. Stary, zamknij mordę, nie? Stary, zamknij mordę. Już mi z nosa wszystko leci, nie? Nie przejmuj się, będzie gorzej. To nie jest jeszcze tak źle. Oczy jakieś takie załzawione. Zaraz cię wyjaśniam. Masz płakał? Bardzo śmieszny, stary, nie? No, stary, śmieszny, bo widzę, że tak cię jeszcze tak... Starasz się opanować. Kolini pijesz, więc cię chyba nikt nie. Weźmiesz teraz kamerę, od razu to spróbuję czarnego. Zrobię to, nie? Jak on spróbuje czarnego za 5 milionów, to jest koniec. Ostatni poziom, level 7, Mateusz Tomczak. Nie wziąłeś. Na razie nie widzisz, że walczę ze sobą? Stary, jak cię bardzo zgniotą, skala 1 na 10. Nie wiem, czy nie za dużo. Masz czarne? Pokaż to, czy jest. Ej, no nie! Stary. Stary, to jest przegięcie pały, nie? 3, 2, 1. Zjadł to, zaraz mnie pognie, nie? Weszło? Już? Kuba. Już weszło? Weszło już, czy nie? No weszło. Daję? Nie, mam. Pij, mam, żaj. Mu weszło. Jak jest, stary? Mocno boli. Jest git? Mocno boli. Boli? Boli mnie strasznie, niezły. To nie jest już taki... O, kumam, stary. Jest mi przykro. Czemu? Bo mnie boli, jest mi przykro. Ale będziesz żył? Jest git? Znaczy wiem, że nie jest teraz git, ale czy czujesz, że żyjesz? Nie czuję. Czuję, że jutro mi dupsko rozerwie. Zawsze pomyślałem. To jest takie do zniesienia, ale straszny ból. Czuję, że to mam w ustach. Strasznie czoło boli, nie wiem czemu. No ciężko się oddycha. Tak nawet strasznie mnie czoło boli, nie wiem czemu. Strasznie mnie tutaj czoło boli. Mi się tak marszczyło, no nie wiem co się dzieje. Do zniesienia, zjadłem dużo tej śmietanki, dużo mi to pomogło, bo już mnie tak atakowało. Była chwila paniki. Niby dobrze, ale czuję, że zaczyna mnie to atakować, jakby tak na nowo. Że jak mi to spłynie dalej, to może mnie wtedy podkręci. Piona, stary. Mateusz strasznie przeżywał w drodze do domu ostrość tego sosu. Za takie poświęcenie należy nam się łapka w górę i sub. Ja już więcej nie nagrywałem, bo nie chciałem już nikogo męczyć w tym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach w czwartek i niedzielę. Na ra!